29 czerwca i 15 oraz 16 lipca bieżącego roku archeolodzy z Pracowni Badań Historycznych i Archeologicznych Pomost prowadzili prace ekshumacyjne w Siekierczynie koło Lubania na tamtejszym cmentarzu, gdzie odnaleziono groby żołnierzy niemieckich poległych w bitwie o Lubań. W dniach 29 czerwca oraz 15-16 lipca 2021 roku prowadziliśmy prace ekshumacyjne w Siekierczynie, powiat lubański, województwo dolnośląskie. Na cmentarzu przykościelnym zlokalizowaliśmy kwaterę żołnierzy niemieckich poległych w walkach o Lubań na przełomie lutego i marca 1945 roku. Prace będą kontynuowane w sierpniu. Czytamy na profilu Pracowni Badań Historycznych i Archeologicznych Pomost na Facebooku. Przy szczątkach znaleziono rzeczy osobiste żołnierzy oraz nieśmiertelniki, które pozwolą na identyfikację poległych.